No to jesteśmy i zaczynamy. Ja wcześniej przetrenowałem, bo zupełnie nie mam doświadczenia, ale jakoś mnie ta sprawa zaintrygowała i pomyślałem, że może będzie fajnie, bo pewnie większość z Was nie miało z tym do czynienia. Czyli po tym wstępnym szkoleniu najpierw zaczynamy od tego odpakowania go, zabezpieczenia od tyłu, czyli pasy, tak? Pasy i lampy. Lampy są tak cwanie zrobione, że je trzeba odbezpieczyć i zrobić dla tej łodzi, ona widzicie, tutaj ma też takie zabezpieczenie, linki, że w razie czego tam sobie nie pojechała, jakby się to otworzyło. No ale musimy zrobić ten przejazd światło dla tej łodzi, żeby ona się wydostała z tej przyczepki. Zwalniamy wszystkie nasze węzełki, które wcześniej zaczepiliśmy. Nam pozostał jeden element zabezpieczający z przodu, ta wciągarka. Jest taka blokada, którą zwalniamy. I już ta łódeczka nam się będzie mogła wycofać. Na razie Maciek ściąga mikrofon, pakuje się do wody. Ten sprzęt ma 300 koni i 3,6 do stówy na wodzie. Także to nie jest taki typowy podróżniczy pojazd. Zakup był zrobiony przez właściciela, żeby sobie poszaleć, poskakać z wody, pojechać na morze. Ale on nie musi być taki, może być zupełnie inny, mniejszy, słabszy i nie taki. No na pewno się można z nim zapłynąć wszędzie, gdzie się chce i można oczywiście silnikiem płynąć. Jedna rzecz najważniejsza, zawsze na wodzie musi mieć patent sternika motorowodnego. Bez niego nie ma żadnego pływania. Od razu jesteście zdjęci z wody i to jest silnie przestrzegane. Każdy jeden płater raz was gdzieś tam zobaczy, drugi za trzecim razem podpłynie i zapyta o to. Pierwsze pytanie. Drugi to jest taki dokument tożsamości pojazdu. Ten paszport maszyny mniej więcej wygląda tak. I tu jest pojemność, moc i numer win, tak? Nazwijmy to numer kadłuba. Nic więcej nie posiada. Oczywiście musi być zarejestrowany, tak? Bo też zarejestrowany w porcie. Czyli jakieś tam dokumentacje musi posiadać i musi posiadać te dopuszczenie. Ubezpieczeń nie ma. Jeśli by ktoś chciał kupić taki na raty, to jest problem z ubezpieczeniem, więc rok 5000 zł w zależności od wartości, ale 5000 to i tak robi grubo kasę przy całkowitej spłacie. To oczywiście musi być na pokładzie tej jednostki pływającej i tu jeszcze korzystając, bo nie będzie można tego pokazać, to jest taka zrywka, ona musi być przypięta do kamizelki, jak odpadniecie od skutera, ona tutaj w tej kuleczce oderwie się od pojazdu i on zgaśnie się, zatrzyma, bo w innym przypadku by tam sobie dryfował pewnie i popłynął w siną dal. To ta zryweczka przytwierdzona jest tutaj, dokument w rękę, no i jeszcze taka uwaga, że nim się nie pływa przy brzegu. Wpływanie przy brzegu, wciąganie piasku powoduje uszkodzenie tej całej turbiny wodnej. Więc jak najmniej przy brzegu, jak najmniej jakieś tam rzeczy, gdzie jest blisko, może podnieść ten żwir. Oczywiście to popłynie, ale zniszczy. Na którymś razem w końcu zniszczy. Spadek mocy, się nie będzie był, on nie będzie jechał. Jeszcze kilka rzeczy, sugestii takich przy zakupie, na co trzeba zwrócić uwagę. Na pewno trzeba wziąć z sobą osobę, która pływała i się zna. Ja na przykład nie byłbym w stanie doradzić nikomu, jeśli chodzi o zakup, no bo wizualnie stan techniczny silnika, czy tam nie jest zniszczony, nie poobijany, inne rzeczy, oczywiście tak, natomiast jak to ma płynąć, nie wiedziałbym. To musi już być osoba, która pływała na takiej jednostce, wie ile czasu przyspiesza, jaka maksymalna prędkość. Maksymalna prędkość, to mi powiedziano, po której mniej więcej się sprawdza kondycję tej pompy, to jest dla niego przewidziana 110-120, ten akurat płynie 120, bardzo dużo, ale płynie. Najważniejsze to jest liczba motogodzin. Liczba motogodzin, bo to w ten sposób on ocenia nie kilometry, tylko liczbę motogodzin. I teraz chodzi tak, czy jest ta historia tych motogodzin, czy to było w serwisie robione. Oczywiście większość sprzedających, to już to jakby miałem okazję, byłem świadkiem, większość sprzedających nie ma jakby wszystkiej dokumentacji zakupowej. W niektórych krajach w ogóle jego się nie rejestruje, a dużo się przywozi gdzieś tam z zachodu Europy. Islandia wydaje mi się, czy coś tam, to w ogóle już nie ma rejestracji, po prostu ludzie sobie przywożą, jest duże, jakaś tam cena troszeczkę, znaczy sporo niższa niż u nas.
No i tam nie mają historii, czyli z tego, co mi mówiono, to tak, sposób przyspieszania, raptowność przyspieszania, prędkość maksymalna i zwrócenie, tam jeszcze po oleju, po ilości przeglądów, czy elementy, bo dużo osób pływa po morzu i wtedy jest woda słona, tak, morska jest, jeśli słabo jest płukany, nawet mocno płukany, bo z reguły ci zawodowcy mówią, że inaczej, dużo to korzystający z tego mówią, że to trzeba na jeziorze potem zwodować i opłukać, spłukać tą wodę morską. Ale takie słabiej zadbane, no to można poznać po tym, że po prostu tam wszystko jest utlenione, takie białe. Jeśli ktoś miał do czynienia z aluminium i solo, to wie, jak to wygląda. Przebieg taki, po którym trzeba zrobić pierwszy przegląd tej, jeśli nic się nie wydarzy wcześniej, tej turbiny wodnej, to jest 150 motogodzin. Dużo i niedużo, jeśli ktoś tam z całą rodziną i wszyscy z rodziny będą to upalać, tak to nazwijmy, no to moment natrzaska się tych 150 godzin. 22 rok, tak jak ten, można było kupić z 17 motogodzinami, bardzo mało. Na pewno rozum jeszcze trzeba do tego włączyć, no bo 3,6 do setki to motor, tyle ma, bardzo dobry motor. 120 na wodzie to też nie jest mało. Oprócz tego akurat jest taki okres czasu nad jeziorem, że nie ma dużego ruchu, chociaż zobaczcie też, może Maciek się odwrócisz, zobacz, pływają takie jednostki i pływają takie, jak tam mniejsze szaleje, a w lato to z tego jest mnóstwo. Ale daje to dużo frajdy i radości dla tych, co lubią dużo adrenaliny. Na pewno są też te ograniczenia, bo tu trzeba poznać tak te szlaki, którymi można pływać, zero alkoholu, tutaj nie ma litości, no i rozum. W tej całej akcji najgorsze to jest cufanie chyba, na moje oko. Same pływanie jest fajne. Jeszcze jakby ktoś przeszkolił fachowo w tym pływaniu, bo ja to umiem tylko odkręcić gaz do końca, manetę, tak się mówi, manetę i wyrwać do przodu. Trochę wyskakuję z wody, ale jak wczoraj robiłem próby do programu, to wiecie co, przesadziłem i wyleciałem w ogóle z tego wrzazgi. Myślałem, że nie dopłynę do niego, chociaż on zgaśnie i się zatrzyma, ale jakoś tak daleko wyleciałem, że już myślałem, że nie zobaczę rodziny. Więc na pewno trzeba uważać, bo woda przy dużej prędkości to wcale nie jest taka bezpieczna. Nie wiem, czy u nas pewnie jakieś szkoły są dla kaskaderów na 300 koni. Ja nie korzystałem, zresztą jak zawsze. W życiu nie przeczytałem żadnej instrukcji. Czyli teraz najważniejsze właśnie tutaj jeszcze zamocowanie właściwe tego całego urządzenia. Przypinamy tutaj. No i wciągamy ją.
teoretycznie to ona powinna wejść ręką, tak mi mówiono, nie ma co się szarpać, bo dno się porysuje i to nie są tanie rzeczy podobnież. Dopinamy ją, rygielek zapinamy i na ścisk. Cztery litery są mokre, w pokrowce łatwo się nie pioro, tanie to nie jest, także próbujemy, co Bóg da, z górki do dołu było łatwo. Jako wierzący, niepraktykujący, dzięki modlitwom udało mi się wygrzebać. No i teraz dalsza część zabezpieczenia, bo to jest ważne, żeby było dobrze zabezpieczone, bo możemy nie dość, że materialnie popłynąć, to jeszcze możemy komuś zrobić krzywdę. Coś chyba takiego, coś takiego, coś takiego i coś takiego. I co, jest pierwsza ofiara, zgubiłem korek, nie zakręciłem korków, powinien być zakręcony, widzicie, to jest po prostu gopostwo. Ogólnie teraz trzeba uruchomić, żeby wypompować wodę, jak już zapnę. I uruchomić. No i gasimy. Chyba dobrze to, choć jedna rzecz się uda. No i wracając jeszcze do tych rzeczy przy zakupie. Jak ktoś nie szanuje, to wszystkie te elementy są podrapane. Tak mi mówiono, czyli tam ktoś sobie tam lekceważąco gdzieś sumuje, stawi na linkach i to jest podrapane. Tutaj co te takie, to są gumy, może tego na zdjęciu nie widać, ale te gumy no są bardzo delikatne, takie, żeby nogi tam nie uślizgiwały się z tego. Także są powydzierane, bo takie tam, jak mówiono mi bardzo często, te wszystkie stopnie oczywiście spód tego skutera, tak, czyli ten kadłub nie jest porysowany, nie ma rys jakichś boczych tam, nie wiem, bo no, przeważnie to się dzieje wszystko od pomostów albo od niewłaściwego przewożenia. Także mniej więcej o to chodzi. O takie tutaj elementy przodu, tu już troszeczkę jest, ale to wydaje mi się, że wczoraj przy trenowaniu zawodziłem o właśnie o deskę, jedne przywarcie do deski i już jest ślad. Także trzeba uważać. Powiedziałem, co wiedziałem, a dużo nie wiedziałem, więc to, co wiedziałem, to wszystko Państwu przekazałem. Więcej nie wiem, może kiedyś będzie okazja jeszcze coś takiego zrobić. Albo może uda się kogoś, kto jest profesjonalistą w tej kwestii, zaprosić do rozmowy. Akurat na dzisiaj nie było nikogo, bo każdy pojechał, był sztorm na morze. Ze znajomych. I tam dopiero podobno się dzieje grubo na tym morzu, ale to już jest dla zawodowców. Co jeszcze chciałem powiedzieć, że w sumie to drugi raz jestem na tym jeziorze z tym sprzętem. Naprawdę mieszkamy w bardzo pięknym, atrakcyjnym miejscu i do wody, do takiej dużej wody z możliwością pływania urządzeniem spalinowym. Mamy 30 km i właściwie nieograniczone możliwości i przyrodnicze, i jeśli chodzi o estetykę obrazu. Mega, nie mogłem tego Państwu pokazać, bo jakby nie mam sprzętu, który mógł nagrywać. Ten skip, to się nazywa skip, też nie wiedziałem. Jest nieodpłatny. Są też dookoła tego jeziora odpłatne. To chyba od 70 do 100 kilkudziesięciu złotych za dzień, tak? Nie wiem, co to znaczy za dzień, a w każdym razie tam jest miejsce do zrzucenia, parking i inne rzeczy tego typu. Także to z tych takich rzeczy, które ja zdążyłem poznać.